wyścigi zainaugurowały sezon motorsportowy w Polsce na poziomie mistrzowskim. Do lipcowych rund WSMP na torze Poznań zgłosiło się 120 zawodników i zawodniczek. Nareszcie udało nam się wystartować sezonem wyścigowym samochodowym Mistrzostw Polski w Poznaniu, a to nie było łatwe wyzwanie. Z uwagi na panującą pandemię w Polsce i narzucone przez rząd pewne obostrzenia, musieliśmy spełnić dużo wymagań. Pierwszym takim kryterium to jest ilość uczestników, tylko 150, więc już musieliśmy odmówić jednemu z niemieckich pucharów przyjazdu do Poznania, żebyśmy się zmieścili w tym limicie. Druga kwestia to oświadczenia, opaski, zbieranie wszystkich danych osób obecnych na naszym torze. No to jest nie lada wyzwanie. Żałujemy tylko tego, że nie możemy na tą pierwszą rundę wpuścić kibiców. Miejmy nadzieję, że w sierpniu sytuacja w kraju z koronawirusem pozwoli nam na to, żebyśmy mogli zorganizować zawody tak, jak to powinno być. Punktem kulminacyjnym pierwszego weekendu w Poznaniu był wyścig Endurance. Na starcie pojawiło się 21 aut podzielonych na 5 klas. Niespodzianką był udział Gosir Dest, która w ostatniej chwili zastąpiła w Porsche 911 GT3 Cup Roberta Lukasa i wystartowała z Januszem Szymańskim. Eksperymentalny duet okazał się zwycięski w dwugodzinnej rywalizacji, triumfując nad parami Błażek Lisowski i Kordecki Mielcarek, także jadącymi Porsche. W klasie D4 3500 najszybsi byli Mirecki z Jabłońskim w Hyundaiu i30 TCR. W D4 2000 wygrali Kowner z Tomczakiem w BMW E30, a w D4 1400 Szablewski z Szajer w Kia Picanto. Wyścigi sprinterskie aż kipiały od emocji. W D5 dwa zwycięstwa Radikala SR8 prowadzonego przez Przemysława Pieniążka. Wśród aut GT nie miał sobie równych Miękoś, który wygrał oba wyścigi w klasie. W D4 3500 liderką jest Gosia Dest, która w sezonie 2020 jazdę w WSMP będzie łączyć ze startami za granicą. Startuję w tym roku w całym cyklu wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski za sterami Seata Leona Racera. Dodatkowo jeszcze będę debiutować w wyścigach na francuskiej ziemi, bo tym razem będę ścigać się w pucharze Alpine Eurocup za sterami pucharowej Alpiny A110, bardzo ciekawego konceptu marki, która ma za sobą blisko 60-letnią albo 70-letnią tradycję nawet. W D4 2000 po dwóch wyścigach prowadzi Katarzyna Terlikowska, w DN1 Nikodem Wierzbicki, w DN2 Przemysław Kaźmierczak, a w Maluch Trophy mamy współliderów. W DN3.0 tyle samo punktów zebrali Jacek Chojnacki i Marek Kurzętowski, a w DN3.1 Jakub Sykucki i Mirosław Janduła. Ważną częścią WSMP są puchary markowe, w których kierowcy rywalizują w identycznie przygotowanych autach. Serie, w których liczą się umiejętności zawodników, a nie wyścig zbrojeń, z roku na rok są coraz bardziej atrakcyjne. Po zakończeniu pucharu w Kia Picanto, gdzie to takie było też przedszkole dużego motorsportu, te puchary, które mamy obecnie na torze, czyli BMW, Toyota czy Mini, jest to takie właśnie przedszkole do tego też ścigania, chociaż to już jest wielkie ściganie. Jest dużo emocji w ciągu tych pucharach i mam nadzieję, że to jest ta właśnie droga do rozwoju tego motosportu poprzez puchary. Drugi sezon z rzędu na torze Poznań rywalizuje Toyota Racing Cup. W pierwszy weekend lipca zobaczyliśmy 6 kolorowych Toyot Celica GT TRC, które w 2020 roku zbierają punkty także w wewnętrznej klasyfikacji drużynowej. To będzie specyficzny sezon, raz ze względu na to, co się wydarzyło na początku roku. Mamy do rozegrania na szczęście 8 rund, czyli tak jak było to w zeszłym roku. Oczekujemy stabilizacji naszego pucharu, czyli tak, żeby to wszystko było jeszcze bardziej dobrze dograne od strony organizacyjnej i już myślimy o sezonie kolejnym 2021, żeby się dalej rozwijać. Pierwszy weekend Toyota Racing Cup zdominował Bartłomiej Czwartosz, który wygrał oba wyścigi. W rywalizacji drużynowej prowadzi Team Interia. Dwa zwycięstwa w OMM Super S Cup odniósł Bartosz Alejski i został pierwszym liderem cyklu. Auto się w tym roku zmieniło, zmieniła się specyfikacja, doszedł slick, auta zostały wzmocnione, także te auta jadą szybciej, lepiej skręcają. Moje wrażenia są bardzo pozytywne. Auta są szybsze, przyjemniejsze w prowadzeniu i dające więcej frajdy. W 318 ISK.pl miejscami na podium zamieniali się Artur Lempert, Marcin Lempert i Karol Wyka. Myślę, że we trzech jesteśmy faworytami. Dwóch braci plus ja mam nadzieję, że tak w takiej formie będziemy do samego końca i może jakieś drobne punkty zadecydują kto. Super, cieszę się, że po dwóch rundach
Jestem już tak wysoko z kolegą Karolem, także udany weekend bardzo. Podczas weekendu w WSMP sezon zainaugurował też znany puchar Clio Cup Central Europe. W Poznaniu na jedynym homologowanym przez FIA torze w Polsce ścigało się 13 zawodników z 6 państw, w tym 4 reprezentantów naszego kraju. Bezkonkurencyjny okazał się Czech Tomasz Pekar, który dość łatwo wygrał oba wyścigi.